Dzień dobry. Przywitałem się jak ten. Jak mu tam jest łysy, tylko nie z Brothers, a z M4K Garage. Nie wiem, czy Państwo też oglądacie kanały motoryzacyjne. Ja trochę motoryzacyjne też oglądam, dużo technologicznych oczywiście, ale też motoryzacyjne też. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak się rozgadałem na początku niepotrzebnie. Jak... Dzień dobry Państwu. To ja się przedstawię, jestem Bartek. Oddaję Grzegorzowi tutaj głos do studia, bo widzę, że Grzegorz jest na czwartej. Już jest taka pora, jest po 12, także ja też już powoli zaczynam odczuwać zmęczenie, ale nie usprawiedliwia mnie to, żeby powiedzieć Państwu o tym, że ten kanał traktuje i dokładnie ten podcast o technologii szeroko pojętej. Także od komputerów po... Po telefony chciałem powiedzieć. Za bardzo mi ten łysy wszedł. Także skoro mamy już za sobą ten kącik co u nas, chyba mogą Państwo napisać ewentualnie jeszcze bardzo chętnie, jak się Państwo miewają i co u Państwa słychać. Nie wiem, Grzegorzu, czy coś chciałeś nie wiem, powiedzieć? Coś się zmieniło przez ostatnie ten czas między jednym a drugim nagraniem? Nie, nic się zmieniło. Ale, tak jak Bartek mówił, zachęcamy Państwa do komentarza, napiszcie, co u Was słychać ciekawego, czy coś tam się działo ciekawego, w następnym tygodniu pochwalcie się w komentarzach. My też śledzimy jak coś w komentarzach i odpisujemy właściwie na wszystko, co się pojawia na kanale, więc zachęcamy. Dodatkowo, co bym mógł powiedzieć, ocencie Państwo taką nową formę podcastu, gdzie postaram się, aby były one krótsze, 1-2 tematy na podcast, powiedzmy średnia przedziału czasu 15-30 minut, nie? Tak, no może nawet może 15 i mniej, zobaczymy. Dokładnie. Tak, żeby to było szybko, bardziej strawnie, bo wiadomo, że długie podcasty, no to też nie każdy ma czas słuchać, chyba ochotę słuchać, więc oglądać i tak dalej. Nie każdy ma czas po prostu przede wszystkim na to. To też może wyglądać inaczej, więc też spróbujemy takich kolejnych formatów, kolejnych konwencji, jak to można zrobić. Proszę Państwa, w tym podcaście do Państwa przyjdziemy z dwoma tematami. Pierwszy dotyczy telewizorów 8K oraz tego, jak ładnie Samsung ograł Unię Europejską, oraz drugi podcast o tym, jak 3TV Cache zmienia wydajność, ale nie tym razem nie procesorów, tylko zintegrowanego układu graficznego, który jest zamontowany w nowych procesorach AMD. Dokładnie. Także przejdźmy do pierwszego tematu, bo są rzeczy, które się największym fizjologiom nie śniło. Tak, czyli fizjoterapeutą. Tak, nie, to oczywiście z światowy do kiepskich było zaciągnięty temat. No, motyw. Wiem. Ale jest to dość ciekawe, bo w sumie jak to Unia Europejska ma w swoim mniemaniu dobre pomysły, czyli chciała ograniczyć zużycie energii, więc powiedziała producentom, słuchajcie, wasze telewizory 8K muszą zużywać energii tyle samo, co telewizory 4K. Więc jak logika wskazuje, większa rozdzielczość, większa ilość pikseli, no to może być to pobór mocy czterokrotnie większy, ale nie musi. Tak. I Samsung stwierdził, challenge accepted. Albo inaczej, nasze słowiańskie podtrzymaj mi piwo, co nie? Tak, tak, dokładnie. Co ja nie zrobię? Dokładnie tak. Także Samsung troszeczkę zagrał na nosie biurokratów z Unii Europejskiej i stwierdził, że dobrze. Powiedzmy sobie jeszcze tak. Mieli chyba trochę farta, że potrafili tak zredukować zużycie energii, żeby wychodziło tyle co 4K, bo zastosowali w sumie dwie optymalizacje. Na stałe włączyli tryb Eco, który to, jak sama nazwa wskazuje, ma być mniejszy pobór mocy, a po drugie w tym trybie Eco zastosowali zmniejszenie jasności.
do minimum. Plus instrukcje dodali, jak przywrócić do stanu pierwotnego. Dokładnie. I jakimś tam dziwnym cudem wyszło, że im się te pobory mocy zgadzają. Co dla mnie dalej jest to fenomenem. Wiesz co, tak. Ale wiesz co, nie chodzi o to. Tylko jaki był dokładnie problem Unii Europejskiej? O ile mielibyśmy do czynienia z telewizorem 8K, który ma, powiedzmy, standardowe podświetlenie, czyli podświetlenie przez lampy wyładowcze, tak jak dawno było, to prawdopodobnie różnica w poborze energii byłaby niewiele większa. Tak samo jak będziemy mieli do czynienia na przykład z podświetleniem krawędziowym, czy takim bardzo standardowym podświetleniem LED, które też nie generuje jakichś tam dużo większych zużyć energii. Natomiast najbardziej dotyczyło to telewizorów, które mają matryce takie jak mini LED, czyli masę malutkich diod LED rozstawionych po całym ekranie do podświetlenia matrycy. I tutaj robił się problem, bo czym więcej tych diod, no to też większa gdzieś tam pobór energii. A jeżeli mamy do czynienia z wyświetlaczem tak naprawdę 8K, no to raczej nie mówimy o wielkości matrycy typu 40-50 cali, tylko 70-80, bo dopiero wtedy staje się to słuszne. Czyli tych diod musi być jeszcze znacznie więcej. I to był problem Samsunga. I Samsung stwierdził, że chyba z tego, co tak gdzieś tam są zapisy, te przepisy Unii, prawa unijnego, że takie i takie może być maksymalne zużycie prądu przez telewizor. I to nieważne, czy 4K, czy 8K, takie i takie może być największe zużycie. Nie dodali po prostu tego, że dodali telewizor 4K i powyżej, o tak to nazwijmy, bo tak to chyba było zapisane. Mhm. Natomiast Samsung powiedział, ok, ale tam był chyba zapis taki, że po wyjściu z pudełka. I faktycznie, jeżeli jest standardowo ustawiony telewizor w tryb eko, no to on po wyjściu z pudełka będzie miał zmniejszone pobory energii. I to jest no, ciekawe takie zagranie na nosie Samsunga, a że dodali instrukcję w jakąś tam małą karteczkę, zalecamy po wyjęciu z pudełka zmienić tryb na jakiś tam wydajny, czy jakiś tam inny, no to już jest inna historia. No. I tutaj średnio rozgarnięty człowiek, czyli taki, który jest zmęczony życiem, chce wystawić sobie telewizor na półeczkę, powiesić go na ścianę, po prostu będzie wiedział. Ale chyba też do oprogramowania mieli coś dodawać, nie wiem, czy dobrze tam wyczytałem. Mhm. Jakąś informację, żeby przejść na ręczne ustawienie jasności i wyjście z tego, ale to no, to jakby już mniejsza z tym, jaka forma, ale no, jak są przepisy głupie, to są też i obejścia głupie, no bo zamiast wycofać, bo oni w pierwszym momencie wycofali część telewizorów, jakby anulowali sprzedaż, ale kolejną transzę, którą wysłali, to właśnie już z tym zaktualizowanym softem, no i zadziałało, to tu dużo mówić, no. Dokładnie. No, nie oszukujmy się, jeżeli coś jest... No, niektóre przepisy to naprawdę... Unia Europejska w sumie ma no, dość specyficzne pomysły. Jak ostatnio tam chyba o jakichś tam robakach, jakieś tam inne rzeczy. No, ale to nie chodzi o to. No, nie negujemy przepisów, które wymyślają eurokraci. W każdym razie, no, czasami są śmieszne te przepisy i no, tak naprawdę nie da się, czym większy telewizor, no, nie może on pobierać energii mniej niż ten, który jest o wiele mniejszym, tak, więc... No. Ja wiem, jak AMD może zostać monopolistą na rynku europejskim. Jakby karta po wyjęciu z pudełka nie może przekraczać obciążenia z procesorem. Teraz wytłumacz użytkownikom, jak tam tranzystor... jakiś wylutować, żeby przywrócić pełną moc karty, co nie? No, I tutaj tandem Intel plus Nvidia już nie przejdzie, co nie? Dokładnie tak. O Boże. Nie, no, jak najbardziej. Nie, no, dośmieję jest się, trochę ale... śmieszne. Wiesz, ale to jest, z jednej strony to jest śmieszna sytuacja, z drugiej strony jest to trochę tragiczna. Z jednej strony, okej, okay, no rozumiem dbanie o ekologię jak najbardziej, jestem za tym, żeby jak najwięcej dbać, no ale czasami niektóre kwestie, no to są śmieszne trochę i zupełnie niepotrzebne. No i właśnie dlatego producenci trochę, no tak powiem, wyśmiali tą biurokrację, tak, niepotrzebną, zbyt dużą, zbyt rozmuchaną czasem. Biurokrację wyśmiali, jak po prostu znaleźli backdoor, co nie?
No i to wystarczy. Ja uważam, że też należy pewnych rzeczy nam nie ograniczać jako konsumentom, bo jeżeli ktoś chce mieć 8K telewizor, to niech sobie, jeśli go stać, to niech sobie taki kupi, a nie, że no, może pan kupić, ale niech pan jeszcze uiści opłatę taksoklimatyczno-energetyczną, która będzie na przykład horrendalną ceną za użytkowanie, bo kupowanie nawet w tym momencie już zwykłego przedłużacza wiąże się z dodatkową opłatą utylizacyjną. Jest cena przedłużacza plus opłata tam ileś złotych za przykład za przejściówkę, bo to może się zniszczyć, uszkodzić, do kosza pójdzie za chwilę. Także no... Zgadza się. Czasami niektóre kwestie są mocno przesadzone. No i tak samo tutaj, no trzeba było to rozgraniczyć między powiedzmy jakieś tam... Powiedzmy inaczej, nawet gdyby nie chodziło o rozgraniczenie rozdzielczości, tylko na przykład rozgraniczenie wielkości matrycy, na przykład nie wiem, telewizory do, nie wiem, powiedzmy tam 50 cali mają zrobić maksymalnie do, nie wiem, tam 100 watów. Przykładowo kompletnie daję z tyłka, że tak powiem, z tyny części ciała wartości 100 watów, tak? Mhm. Telewizory do 70 cali na przykład, nie wiem, 140, nie? Czy tam do 100 cali, tam 180, już by to wyglądało inaczej, ale nie, bo do rozdzielczości sobie się uparli na to i... A tak naprawdę, na przykład monitor 4K, on na pewno będzie zużywał mniej prądu niż telewizor, który ma, monitor 4K, który ma 24 czy 27 cali, w porównaniu do tego, co zużywa telewizor, który ma 49 cali, więc co ma to no do tego rozdzielczość? Tutaj, tutaj trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że w telewizorze nie tylko jest wyświetlacz, ale też jest komputer, który ci obsługuje jakiś tam system inteligentny, nazwijmy to tak prosto, są głośniki, kolumny, które muszą być napędzone też, musi być zasilanie do tego, więc automatycznie rezystory, które utrzymują napięcie, tam kondensatory, które utrzymują napięcie, bo muszą utrzymywać, więc cały czas to wszystko pobiera energię i no i fakt faktem, no monitory tego nie mają, monitory mają zadanie tylko i wyłącznie wyświetlać. Pomijam tutaj fakt, że są monitory z głośnikami, ale to z rzędów 5 watów, no to, to to jest ułamek, no. To jest, jakość dźwięku jest średnia, aczkolwiek, jeżeli państwo mają taki monitor, to ja mogę kiedyś państwu zaproponować equalizer, który się stosuje do tego, aby ten jakość dźwięku poprawić. I to jest nie Windowsowski, żaden znalazłem obejście tego. No proszę. Się specjalny plugin instaluje i to działa. Nawet takie słuchawki stare, które gdzieś mam, na, przekładam, podpinam to, jest dużo, dużo basik jest, można sobie equalizer 15-stopniowy poustawiać pod siebie, także no można, można i trochę z takich właśnie głośniczków wykrzesać troszkę lepszy dźwięk, ale to jest naprawdę troszkę. Nie się państwo nie nastawiali, że będzie jakieś nagle nie wiadomo co. Dobrze, Rzesiu. My się wydaje, że możemy w takim razie, jak już Samsunga żeśmy omówili, plus bonus, tak zwany off-top tematyczny. Przejdźmy teraz do stajni AMD, dokładnie do Ryzena X3D, czyli najnowszej generacji procesorów od AMD, z zintegrowaną już natywnie grafiką, czyli jeżeli państwo nie wiedzą, to seria 7000 charakteryzuje się tym, oprócz tego, że jest inna podstawka, bo mamy AM5, to każda jednostka procesora posiada własną zintegrowaną kartę graficzną, to jest najczęściej Vega 2. Nie wiem, czy w tych najnowszych X3D jest jakaś różnica, ale raczej żadna, bo to ma być karta, która ma wyświetlać tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie pulpit. Ewentualnie można spróbować coś na niej popracować jako encoderze, ale to tam z tego co wiem, to średnio to wychodziło. Zgadza się. Ja powiem tak, jedno małe sprostowanie, to nie jest Vega 2, bo to nie jest Vega w ogóle, to jest RDNA 2. No. RDNA 2, tak. Ale mi chodzi, że ma dwa rdzenie ma jakby te no, graficzne. No. Tak. Bo, no. Tak, ma dwa rdzenie, dokładnie. Dokładnie tak. Tak, ale chcieliśmy tylko to, żeby było wiadomo w nazwie. Nie, zgadza się, bo ja już z przyzwyczajenia niektóre rzeczy. Znam to doskonale, sam nieraz to samo robię, więc znam to doskonale. Tak, dokładnie, więc tak,
niestety te układy graficzne to nie jest właśnie to, co była Vega, gdzie naprawdę te układy graficzne właściwie w procesorach AMD z dopiskiem G, bo to było istotne. Tutaj mają wszystkie, a tam miały tylko z dopiskiem G układ graficzny i ten układ graficzny był naprawdę mocny, jeżeli bierzemy pod uwagę zintegrowane układy graficzne. Natomiast tutaj ten, niby to jest RDNA 2, które no, architektura dość ciekawa, ale niestety jest bardzo mocno ograniczona i tam ta wydajność jest bardziej do wyświetlania pulpitu, ewentualnie Chroma, nic ponadto. Raczej bym tam się wiele nie zabawiał z jakimiś tam grami i tak dalej. Znaczy ona ma mieć zadanie takie jak karta graficzna zintegrowana w... Znaczy może mieć takie zastosowanie jak karta graficzna w laptopie, czyli ona się przełącza. Jeżeli sobie ją tak przestawimy, że podepniemy, na przykład mamy dedykowaną kartę graficzną włożoną do slotu PCI, ale podpinamy się pod wyjścia wideo do jakby to do zintegrowanej karty, to ona jest w stanie jakby przesyłać obraz z karty dedykowanej do zintegrowanej, kiedy jest potrzeba, a kiedy pracujemy na pulpicie w mało wymagających tych, to jakby tą kartę dedykowaną do minimum skręca, żeby po prostu była włączona, a korzystamy z Integry. To uważam, że jest super opcją, tylko jest zbyt duży spadek wydajności jeszcze na tym, żeby można było traktować to jako hybrydowe zastosowanie. Ale może kolejne, że tak powiem, rewizje pozwolą na większe szaleństwa. I wreszcie może nie będzie tego problemu, że po złożeniu komputera ktoś podpiął z tego kabel, przewód, przepraszam, HDMI nie do tego portu, co trzeba i po 5 latach komputer się zorientował. Nie działa. Nie, powiem, że komputer mu nie działał, nie? Bo tak było, złożyłem komputer, nie działa i strach, nie? Bo to jest pół biedy, jeszcze znam przypadki, że ktoś miał zintegrowaną kartę graficzną od Intela i on podpiął kabel pod Integrę, a dedykowaną kartę przez 5 lat miał po prostu włożoną do PCI i nawet nie wiedział o tym, się zastanawiał, czemu tak mu, nie wiem, nowy komputer, no może nie 5 lat, ale powiedzmy, że rząd 2 lat nawet było i dopiero ktoś mu to uświadomił, jak na jakimś zdjęciu, bo chciał zdiagnozować problem. Także są... No dobrze. To było ale widzisz, to są braki w edukacji i trochę braki w tym, że no jednak trzeba na takie rzeczy reagować szybciej, czyli konsultować się z kimś, kto ma wiedzę. Niekoniecznie trzeba komuś zapłacić. Są ludzie, którzy na przykład za darmo pomagają, choćby nawet ja. Często jak ktoś ma jakieś potrzeby, to śmiało może do mnie uderzyć, ja pomogę, doradzę. Z miłą chęcią. Jak najbardziej, ja tak samo, jeżeli będę wiedział, będę miał jakąś wiedzę w danym temacie, będę podejrzewał, co może być, to tak najbardziej możecie pisać Państwo, czy w komentarzach, czy gdziekolwiek indziej, czy nawet na Discordzie, więc no, zachęcamy też to. Jak będziemy mogli, to pomożemy, jak będziemy wiedzieli, jak to pomożemy. Dobra, przejdźmy o co się rozchodzi właśnie z tymi nowymi układami graficznymi. Układy graficzne są dokładnie takie same, czy to w wersji 7900 bez X-a, z X-em, czy z X-em i trójką ID na końcu, to nie ma znaczenia. Generalnie układy są takie same, natomiast ich wydajność bardzo mocno się różni. I o ile na przykład w takim grze jak F1 2022 Ryzen 9 7950X, czyli ten podstawowy, w powiedzmy to 1080p osiąga, przepraszam, 1280, przepraszam, rozdzielczości, czyli chodzi o 1280x720, osiąga tutaj 19 FPS, dobrze rozumiem tę grafikę? Tak. Natomiast to razem 7950X, czyli znaczy bez... Tak, bez 3D to jest 19 ramek obrazu. Tak, natomiast... Full HD się nie odpalił? Nie odpalił się w Full HD, dokładnie, ta gra. A natomiast Ryzen 7950X 3D w tej samej rzeczy osiąga już 62 klatki, natomiast w 1080p osiąga 33 klatki, czyli więcej niż bez 3D cache'u w rozdzielczości 720p. Tak, to jest bardzo dobry wynik, bo patrząc na to, że niektóre gry nie wymagają potrzeby mieć te 60 klatek, wystarczy właśnie ten klatkaż koło 30, to trochę taki standard konsolowy jest. No. I trzeba na to przymrużyć oko, że to jest słaba Integra,
która no, nie służy do grania. W jakieś proste gierki można powiedzieć, że nie wiem, CS 1.6. Może CSGO by na tym też podziałał. Nie, no i więc wiesz, przy takim tym. To przepraszam, tu jakiś komar lata, także macham ręką. Ale patrząc na to, jaka jest wydajność z połączeniem na przykład z FSR-em w jakichś niektórych tytułach, to mi się wydaje, że mogłyby być bardzo ciekawe wyniki. Mhm. Nie no, czasem tak, czasem jak najbardziej. Dobrze, ale to co, pojedźmy dalej w takim razie, to może tutaj przyjmę tą pałeczkę i ty teraz tak, to Total War Three Kingdoms, nie znam gierki do końca, chyba to jakaś strategia, więc tam duży jest impact na położony na procesor sam sobie. Wersja Ryzena 9 7950X, czyli to bez 3D, 9 klatek w 720p, na średnich ustawieniach, no to można powiedzieć, że pokaz slajdów mamy bardziej, albo ewentualnie jakieś print screeny zrobić. Full HD to jest 4 klatki obrazowe, więc to już w ogóle jest poniżej jakiegokolwiek krytyki, wyobrażenia. Ale za to wersja Ryzena 9 7950X 3D, proszę bardzo, w 720p 34 klatki na ustawieniach średnich, a Full HD 16 ramek obrazowych, co o ile mówię, dobrze pamiętam, to jest tam dużo jednostek, więc tam dużo obliczeń potrzebuje mieć procesor sam z siebie, żeby wypluć, ale patrząc na konkurencję i wcześniejszym też trzeba powiedzieć sobie, może że to. Tutaj w F1 są podobne wyniki, tak? Ale tutaj na przykład, no niestety w Total Warze już jest to gorsze, jednak ta Integra od Intela jest mocniejsza, ale ona z reguły jest mocniejsza, bo to Intel umie zrobić sobie taką w miarę Integrę. Znaczy, wiesz, z reguły to nie, no bo zazwyczaj... Znaczy z reguły mówimy o takich minimalnych specyfikacjach, to nie? No, bo to jest tak faktycznie, no nie oszukujmy się, to nie jest żaden układ zdedykowany tak naprawdę grafikom, tylko taką wspomagającą, tak żeby było coś w razie... W razie W, tak? No, no ale jest tak, że jesteśmy depczący po piętach lub na równi. Ale na przykład w takim Bioshock Infinity, to też gra trochę jest już wiekowa, bo to jest chyba 16 rok, jak była wydana. W rozdzielczości 720p, w wersji 3D mamy 45 ramek obrazowych, a w wersji bez 3D mamy tylko 13. To 720p, powtarzam, tak. No to można powiedzieć, że możemy na 720p w wersji 3D pograć sobie bardzo komfortowo. Na Intelu jest tak samo, bo to jest około 50 ramek obrazowych, tutaj już te 6 robi różnicę, ale to nadal nie jest aż tak źle, bo oczywiście też mówimy o najmocniejszym odpowiedniku Intela. Tak. Także jest, no, jest różnica. Bo bez X-a to jest jakaś żenua, bo to jest 13,7. Tak. A najlepsze chyba wyniki w tego wszystkiego są w Tomb Raiderze, gdzie mamy z kolei na Ryzenie 7950X bez dopisku 3D 4 klatki na sekundę w Full HD oraz 6 klatek w 720p. Natomiast w wersji z 3D V-Cache'em 15 klatek w Full HD i 26 klatek w 720p. I tutaj te różnice są gigantyczne. Oczywiście one odstają też od Intela i9, czy tam od innych też odstaje od Inteli, ale to teoretycznie dałoby się zagrać, tak? No, to jest ciekawe, nie? Bo tak naprawdę różnica tylko tyle, że AMD stosowało właśnie tą pamięć 3D cache, jak mocno zmieniła wydajność układu graficznego. I teraz wyobraź sobie, że dodaliby kolejne powiedzmy 2 czy 4 rdzenie układu graficznego do powiedzmy przyszłych procesorów z wersją GE. I takie mamy fajne APU wtedy by się robiło. Jeszcze dodatkowo jakby był 3D cache tam i robi się naprawdę fajne APU, więc... Wiesz co, jeszcze tutaj bym się zastanowił, czy na przykład ta technologia upskalowania przez Intela będzie obsługiwana przez to APU. No to mam na myśli tutaj XSS, bo to też może ruszyć, ale nie musi, bo wiem, że niekoniecznie jest to obsługiwane. Jakby to jeszcze, mówię, połączyć z FSR-em, no bo on nie wymaga żadnych dodatkowych, nie wiadomo jakich
tych specjalnych rdzeni, no to w tym momencie jesteśmy tutaj w stanie przyzwoity klatkarz osiągnąć, no, bo procesor jest bardzo mocny sam w sobie, więc tutaj tylko grafika jest bottleneckiem. Także to niektóre tutaj mogłyby mieć nawet całkiem przyzwoity klatkarz, przy całkiem przyzwoitej jakości obrazu i tylko cieszyć oko. No dokładnie tak. Więc to takie dość ciekawe. Jak mówię, jedna rzecz mocno zmieniła wydajność, co wydawałoby się, że no okej, okay, faktycznie 3DVK jest po to zrobione, aby wzmocnić procesory AMD w grach, bo przegrywały z Intelem pod tym względem dość wyraźnie. No ale nikt się chyba nie spodziewał tego, że tak mocno wzrośnie wydajność układu graficznego. No, myślę, że AMD wiedziało, że tak może być. Tylko nie chcieli, może chcieli sobie zostawić na później takie, no patrzcie, no my tu taki produkt wprowadzamy. Nie wiadomo, o co chodzi, może tak, może nie. Na pewno widać, że 3DV Cache jest dobrą drogą i wprowadźcie to AMD do kart graficznych. No też mogłoby być to ciekawie podziałać faktycznie. No AMD i tak już budowa chiplotowa też w kartach graficznych występuje, więc chiplotowa no. No, nie, może nie chiplotowa, bo tam się inaczej to nazywa troszeczkę, no ale... No, tak. Szkoda tylko trochę, mi się wydaje, że w tych Ryzenach... Ja rozumiem AMD, dlaczego mówiło właśnie, że nie na oba segmenty CCX, CTD wrzucili te pamięci V-cache do tych procesorów, bo tam tłumaczyli się tym, że byłby wtedy problem z komunikacją między tymi właśnie chipletami i mogłoby to ograniczyć wydajność. Ja to rozumiem, tylko trochę szkoda, że się nie dało tylko jakoś tam obejść, żeby 3DVK był na wszystkich rdzeniach, a nie tylko na pewnej grupie rdzeni, nie? Wiesz co, bo ten 3DVK tak naprawdę to daje ci w grach boosta, tak? A nie daje ci w aplikacjach użytkowych. I tak. Jeżeli na przykład masz wielorodzeniowy procesor, no to po co ci na wszystkich rdzeniach, jeżeli oni faktycznie mogą zaoszczędzić, wyprodukować jeden rdzeń z 3DV Cache'em i ich to taniej wychodzi, a efekt jest taki sam, bo i tak będziesz korzystał z ograniczonej ilości, bo to nie wiem, nie znam takiej aplikacji, tam gry, która by wykorzystywała ci więcej niż 6 rdzeni i te 12 wątków max, to nie? No to już jest takie, to efektywnie, bo może wykorzysta, ale czy efektywnie wykorzysta, to nie, wątpię. Chociaż są optymalizowane już bardzo mocno te wszystkie aplikacje podwielorodzeniowe, ale mimo wszystko dalej to jest za mało. Albo jeszcze jest inna kwestia, AMD sobie zostawia furtkę na przyszłe wersje, na przykład na Ryzen 8000, 9000, 10000 i tak dalej. Też mi się tak wydaje, że to jest jakby oni są świadomi potencjału, więc... Dokładnie. Dobrze, bo to miał być tylko o układzie graficznym, a nie o samych procesorach, więc tak, a ja się rozgadałem od razu o tym. Bartku, coś chcesz dodać do tego układu graficznego? Nie, ja oczywiście chciałbym tylko Państwu życzyć, żebyśmy jak najwięcej mieli takich produktów w dobrych cenach przede wszystkim, bo no tutaj ceny są zaporowe jeszcze. Nie wiem, kogo będzie stać z takiego przeciętnego człowieka Kowalskiego, który jest entuzjastą tylko i wyłącznie PC, żeby sobie za niebagatelne tam 4000 czy tam 3000, nawet nie wiem jakie są ceny, bo nawet nie chcę tego wiedzieć, szczerze mówiąc, to od pewnego momentu ceny mnie przestały w ogóle interesować, bo... O ile pamiętam, to 7900 chyba 3200 zł, a 7950, oczywiście 3D, 7950X3D około chyba 3600 jakoś tak. No tu patrzę 3800, także no... No 3800, no. I niedostępne. Niedostępne już? O, nawet nie zwracam uwagi, będziesz za to. Także no, ceny są zaporowe i ja polecam dalej Ryzena 3600. Ja tak naprawdę chyba, jak już chcemy naprawdę taką gamingowego potworka, to Ryzena 5800X3D w dalszym ciągu. Tylko, że to kupisz za 1600 zł, a tego za 400. A do grania powiem ci, że nadal jest very good value price. Very good. Jeżeli chodzi o value of price, to jest naprawdę rewelacja, więc to zachęcam. Dużo dostajemy za dobre pieniądze. No.
Tutaj na XCOMie teraz patrzyłem z ciekawości, 7900 jest dostępny za 3300 zł, ale 950 nie ma faktycznie też i 3800 zł. Tak, tylko chciałem sprostować to, co mówiłem o cenach, bo tak mówiłem z głowy, a to często ceny się raz zmieniają, a dwa ulatują te cyferki z pamięci. No. Nie, no ja tutaj będę, jak już bym miał coś zmieniać, to na 5800X3D, czyli na ten pierwszy pod AM4, ale pamiętajcie Państwo, że AMD powiedziało, że oni nie powiedzieli ostatniego słowa na platformie AM4. Też było mówione, no. I pytanie, czy dotrzymają w takim razie takich obietnic deklaracji, dziwnych, no. Bo jakby jeszcze wypuścili tak ze dwa takie X3D i te wyższe, żeby i były w cenie takiej logicznej, no to w sumie czemu nie? Ewentualnie Ryzena 5 X3D, co nie? No właśnie, to co miałem powiedzieć, 5600 X3D, no. To byłaby petarda. No, albo 5600G X3D. O, ej, to, a może to o to im chodziło, że będą mieli, widzisz, Grzesiu? Także może z tym dobrą nowiną i tym tą nadzieją z Państwem się pożegnajmy. Oczywiście zapraszamy Państwa do dania jakiegoś znaku, czy było wszystko w porządku, czy było czytelne, czy coś by Państwo chcieli jeszcze się dowiedzieć na ten temat. I czy chcielibyście Państwo też coś poprawić, zmienić w tych podcastach, liczymy na konstruktywną krytykę. Tak jest. Także dobrej nocy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Salut. Cześć.